Jeśli Pan chce, mogę powiedzieć jeszcze inne rzeczy o szatanie, na przykład prawdy, które wyznał odnośnie Najświętszej Marii Panny. Kiedy go zapytałem, kiedy boisz się bardziej, gdy wymawiam imię Najświętszej Marii Panny lub gdy wymawiam imię Jezusa Chrystusa? Szatan odpowiedział, upokarza mnie bardziej bycie zwyciężonym przez istotę ludzką niż przez Boga. Czuję się wówczas bardziej upokorzony. Zatem szatan jest bardziej upokorzony zwycięstwem Najświętszej Marii Panny, ponieważ ona istotą ludzką jest, a nie Bogiem. Pewnego razu w trakcie mojego egzorcyzmu szatan wygłosił pochwalne słowa, apologię, na temat Matki Bożej. Zapytaliśmy go wówczas, jakie są cnoty Matki Bożej, które najbardziej ci się nie podobają? Odpowiedział, jest najbardziej uniżona ze wszystkich ludzi, a ja jestem najbardziej wyniosły. Jest najczystsza ze wszystkich stworzeń, a ja jestem najbardziej splamiony. Jest najbardziej posłuszna Bogu ze wszystkich stworzeń, a ja jestem najbardziej krnąbrny. Pewnego razu przypomniałem szatanowi te trzy cnoty Matki Bożej. Pokorę, czystość i posłuszeństwo i zapytałem, jaka jest czwarta cnota Matki Bożej, której się lękasz? Odpowiedział, boję się jej, ponieważ zawsze nade mną zwycięża. Zawsze nade mną zwycięża, ponieważ nie jest splamiona najmniejszą winą, najmniejszym grzechem. A zatem czasami szatan jest zmuszony mówić prawdę.